Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Schizer i zapraszam was na trzeci odcinek z gry Liars of Fear. Kontynuujemy naszą przygodę malarza pod imieniem X, gdyż dalej nie wiemy, kim on jest, jak się nazywa. Co, bez zbędnego przyciągania, lecimy. Już w takim podobnym pomieszczeniu byliśmy, tylko nie było takiej mrocznej muzyki, tam jest coś zabarykadowane, nie wiem o co chodzi. A, jeżeli... Dobra. To było lekko straszne, bo nie spodziewałem się takiego czegoś. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, poprzednich odcinków, zapraszam na kanał, wbijajcie na playlistę Liars of Fear, żeby nadgonić nasienie gryzoni. Widzę poruszający się grunt, zgniła ziemia, nic więcej nie rośnie. Jest powód, dlaczego to jest tak zamknięte, także pójdziemy sobie w tą stronę. O! Fortepian. Jakiś nowy obraz. Śpan z wielkim nosem, z kinolem. A tam są otwarte drzwi. Ej ty kurde, nie rób tak. Ej! Okej, tu jest jakiś korytarzyk malutki, wąski. Tam jest ciemno jak w dupie. Dobra, wy już kompletnie nic nie widzicie. Ja ledwo co widzę, dobra. To najśmieszniejsze, ja podkręciłem w ogóle jasność gamę gry i... Ty... Pusty pokój. Nie podoba mi się to. Blokada twórcza. A coś wyskoczy. Nie? Nic nie ma. Co teraz? I co? O nie. O nie. O i drzwi się pokazały. Uff. Lalka z dupy. Kluczyk. Dobra. Tak jak mówiłem w pierwszym i drugim odcinku, no gra się rozkręca coraz bardziej. Mam na tylko nadzieję, że nie trzeba będzie przed czymś czekać. Uciekać. A co najgorsze, ja mogę tu się zamknąć. O Boże. Dobra. W razie czego, mogę to otworzyć do końca? Otworzymy... Nie zamykaj się. W razie czego, jakby miał uciekać, to... Wolę być przygotowany. No tak, bo jakby inaczej. Czerwiec, nie zapomnij. A! 23 maj. Jak to możliwe, że dwoje ludzi... Którzy niegdyś kochali się tak mocno i głęboko, teraz oddalili się od siebie tak bardzo. Mąż prawie ze mną nie rozmawia. Jedynie prześlizguje się do pracowni, obsesyjnie malując jeden nieudany obraz po drugim. Nawet już ze mną nie śpi, widać wyraźnie, że się mnie brzydzi. Spojrzenie, jakie mi wczoraj posłał, tak żałosne i pełne bólu. Kombinacja wstydu, poczucia winy i awersji. Uświadomiłam sobie, że w oczach męża stałam się potworem. To coś, czego żadna kobieta nie powinna doświadczyć. Jestem jednak dobrą żonką, więc postanowiłam zrealizować fantazję męża. Jeśli uważa mnie za potwora, postaram się wczuć w rolę. Nie wczuwaj się w żadną rolę potwora, proszę cię. Mam nadzieję, że... Kurwa, no nie wczuwaj się w żadną potworę... Żadną rolę potwora. O. Właśnie, muszę sprawdzać, czy są jakieś, kurde, światła do włączenia, bo... Co to było? Teraz tu jest zabarykadowane, chodźmy, zobaczmy. Te są otwarte. Na szybciocha tylko te jeszcze zobaczę. Te też są otwarte. Dobra, wejdźmy tutaj. Ślepi głupcy. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face! Okej, mamy okulary. Czyli rozumiem, że to będzie jeden z... znajdźków. Zejście na dół. Tu jest zamknięte. Okej, no to co?
Chyba zejść. Mówię, spojrzę na górę, może coś się pokazało, coś się stoi i patrzy. Ale nie ma nic, dobra. Zapalamy światełka. Mogę wejść. Po drabinie. Nie, 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 nie. Telefon? Jakiś telefon dzwoni. O! Kurw. To jest. Mogę cię odebrać? Nie? Zróbmy jeszcze jedno kółko. Ale nie mogę cię odebrać, no to na cholerę dzwonisz, jak cię nie mogę odebrać. Dobra, nie wiem co mam zrobić, a jak pójdę w drugą stronę? A! Teraz telefon na dole dzwoni. Kurw. Hello? Yes, speak. What? What? What fire? Fire. Oh god. God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Rozumiem, że w tą stronę mam iść teraz. Dobrze idziemy. Albo i źle. Bo jest ściana. Kurw. Co jest, kuźwa? Kurw. Ja chcę tu wejść. Światełko? O! Okej. Okay. Trzepoczący horror. Cicho. Nieustannie trzepoczący... Trzepoczą, jedzą inne szczury? O. Dobra, odpierdziela się, co? O, o. O, o. Dobra. Winda. Nadzieja zabija rozum. Mógłbym się zgodzić. W dół, proszę. Porzuć nadzieję, póki jeszcze możesz. W każdym razie, jak twój prawnik, radzę powstrzymać się od wszelkich nieostrożnych działań, bla 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 bla, niczego głupiego, wciąż mamy szansę na wygranie tej sprawy, bla 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 bla. Lepiej jednak, abyś nie brał w niej bardziej, nie brnął w nie bardziej, bla bla bla. Dobra. Znowu, kurna, prawie że pusty pokój. Nie mogę wyłączyć. Dobra. A! Bo się napełnia. Dobra, stanę sobie tu w rogu, żebym widział wszystkie kąty. A, okej, okay, nie, nieważne. O, dobra, czekajcie, tu mamy kibel. Dryfujące... Paskudztwo, zatykają kanalizację, futro w wodzie, nie dla mnie kąpiele. Okej. Okay. Wchodzimy. O kur.
To jest zamknięte. Tu jest blokada. Pożyczacze ciał. Żywią się mną, w obłęd wprowadząc zbyt szybkie, by wyciąć. Obłęd prowadzą zbyt szybkie, by wyciąć. Co? Drzwi? Kolejne. Znowu? O, ja pierdzielę. Ściana? Ściana? Ściana. O tu. Oj. O kuźwa. No to ładnie. Jesteśmy w piwnicy. Coś tu się dzieje ciekawego? Poza tym, że znowu fortepian jest. Zaraz mnie znajdzie, jak jest w tej grze. Mam nadzieję tylko, że nie omijam czegoś. Kartka. Pisząca groza. Cierpliwa, spragniona, futrzane pijawki, strach spojrzeć w górę. Co? Fortepian! Spodziewałem się, że coś się odpierdzieli. Nie. O! Oj! Coś się odpierdziela. Oj! I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Niechcący za szybko podniosłem. Dobra, po schodach do góry. O, i pokoik. Kurwa, ale bałagan. A, sznurki. Wszędzie są sznurki. Ja wam mówię, coś jest na rzeczy. Nie przeciągajmy. Co tu się tworzy? Nie bardzo wiem. Ktoś zaczyna latać. What if you fail? Co jeśli poniesiesz porażkę? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie poniosę żadnej porażki. Zobaczmy to. A, kość po prostu w takiej szkatułce. Mega mi się podoba. Bardzo mi się podoba gierka. Mam nadzieję, że zostanie tak, że się jeszcze bardziej rozkręci, ale nie w tą stronę, że będę musiał uciekać przed jakimś potworem. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawcie suba, dzwoneczek, jeżeli chcecie. Trzymajcie się ciepło, moi mili. Widzimy się w następnym odcinku. Hej, hej!